Słowotok na Planecie FM. Bartek Godziński, witajcie! Internet otworzył wiele drzwi do sławy i pieniędzy. W jedne z nich wszedł dość niedawno Łukasz Jakubiak. Zakręcony, bystry i niezwykle pozytywny chłopak z ogromnym parciem na szkło. Występował m.in. w filmie Wiedźmin czy klipie Kaja do piosenki Testosteron. Były to jednak tylko malutkie epizody. Przez lata starał się dostać do telewizji czy firm fonograficznych, by na poważnie wejść w wielki świat show biznesu. Wywiesił nawet gigantyczne CV i list motywacyjny przed wejściem do EMI Music Poland. Bez rezultatu. Nie wywiesił jednak nigdy białej flagi, a wojna o pracę w mediach trwała nadal. W końcu zaatakował showbiz z zaskoczenia. Stworzył internetowe talk show w swojej kawalerce. Nazwał je 20 metrów kwadratowych Łukasza. Do programu kręconego dwiema komórkami zaprasza celebrytów i prowadzi z nimi luźne gadki. Byli już u niego m.in. Doda, Ryszard Kalisz, Natalia Siwiec czy Krzysztof Rutkowski. Wywiady wrzuca potem na swój YouTube'owy kanał, zgarniając pieniądze z reklam. Jego nowatorski program był strzałem w dziesiątkę. Łukasz Jakubiak dopiął swego i robi furorę. W sieci kilkadziesiąt odcinków obejrzało łącznie 5 milionów internautów. Zgarnia nagrody, pokazuje się na salonach, a niektórzy ogłosili go następcą Kuby Wojewódzkiego. Jednak Łukasz już nie działa tylko w internecie, ale m.in. prowadzi wykłady w realnym świecie. Jeden z nich pod hasłem Jak vlog staje się sposobem na życie miał w marcu w czasie konferencji Jungle Web na łódzkim Wydziale Zarządzania. Jak się okazuje, vlog może stać się sposobem na życie i co najważniejsze, da się z tego wyżyć. Chwilę po wystąpieniu miałem okazję z nim porozmawiać nie na siedząco, jak on to ma w zwyczaju w swojej kawalerce, ale na stojąco przy okrągłym stole. Posłuchajcie. Pierwszy raz chyba robię wywiad przy takim stoliku. Załóżmy, że to jest 50 cm średnicy Bartosza. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Jakubiak. Prowadzę program 20 metrów kwadratowych Łukasza. Chyba w tym momencie nie żałujesz, że wtedy nie dostałeś, pomimo bardzo wielkich chęci, pomimo rozsyłania tysięcy CV, propozycji z telewizji czy z firm fonograficznych. Oczywiście, że nie żałuję, bo jakbym wtedy dostał, to pewnie bym uparcie nie dążył do swojego celu. Pewnie bym nie zrobił 20 metrów kwadratowych. Pewnie by nie było mnie tutaj, nie udzielałbym tego wywiadu. Nie byłbym po prostu pewnie tak szczęśliwy, jak jestem. Czyli ogólnie recepta na wszystko, na życie, nie poddawać się. Oczywiście, nie poddawać się z bardzo prostego powodu. To od nas zależy kolejny dzień, jak go spędzimy. Bo my jesteśmy malarzami tego naszego kolejnego dnia. Więc jak najbardziej się nie poddawać, bo to też nas bardzo dużo uczy. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to naprawdę ma to jakiś swój głębszy cel, że nam nie wyszło, że się odbijemy od tej ziemi, od tej podłogi, od tego dna i pójdziemy dalej, wybijemy się mocniej. Ile razy tak się załamywałeś podczas tych prób i stwierdziłeś, że nie wiem, idę się powiesić? Wiesz co, pewnie są jakieś statystyki, jak to ludzie się załamują i jak często muszą i jak bardzo muszą upaść, żeby się wybić, żeby potem byli silniejsi. Nie umiem ci dokładnie powiedzieć. Było parę razy tak, że po prostu mi się już nie chciało i nie widziałem sensu życia, ale najważniejsze to właśnie znaleźć ten cel życia, znaleźć sobie cel, do którego uparcie trzeba dążyć. Wtedy nagrywałeś ten swój pierwszy filmik, właśnie to była taka forma CV, który wrzuciłeś do internetu. Teraz można powiedzieć, jak to się rozrosło, no to właśnie się odwróciło. Ile razy dostawałeś już propozycje właśnie z telewizji, z tych firm fonograficznych, żeby no mieć swój program w telewizji, czy też w radio, w gazecie pisać felietony? Rzeczywiście dostałem parę propozycji od telewizji i tak naprawdę one się już pojawiły po emisji pierwszego teasera z Tomkiem Jacykowym. Już wtedy, pamiętam, pojawiła się pierwsza telewizja, dużo mała, nie za duża, która złożyła mi propozycję i to było bardzo miłe. We wrześniu pojawiły się kolejne, teraz pojawiły się po nominacji do Wiktorów następne i to jest bardzo, bardzo miłe. To nie jest tak, że ja się teraz śmieję, że o, wy mnie nie chcieliście, teraz mnie chcecie. Nie, nie o to chodzi. To jest miłe, ja oczywiście zdecyduję się wejść do jakiejś telewizji w chwili, gdy po prostu nasze koncepcje się będą zakleszczały. Kiedy ja ją będę czuł i dyrektor danej stacji też ją będzie czuł. Myślisz, że teraz jakby dana osoba też zrobiła taki teaser, wrzuciła do internetu z jakąś sławną osobą, też by dostała propozycję z telewizji? Jeżeli, teraz będzie to bardzo skromne, jeżeli ktoś będzie dobry, jeżeli ktoś będzie medialny, to jak najbardziej tak. Tylko trzeba mieć na siebie pomysł. Ja nie wiem, czy kopiowanie jest dobrym pomysłem, bo to zawsze jest mimo wszystko gorsze od oryginału. Nie ma co, kopia zawsze jest gorsza od oryginału, ale jeżeli ktoś ma na siebie pomysł, czuje się w tym i to nie jest wyreżyserowane, czyli jest spontaniczny, jest naturalny, to sądzę, że jest jak najbardziej na to szansa. No akurat w Polsce jest moda na takie kopiowanie rzeczy z zachodu i to się rzeczywiście sprawdza, jak na przykład dajmy na to sukces naszej klasy. Czy to nie jest taki totalnie polski pomysł? Ty też się jakoś tak wzorowałeś? No właśnie
właśnie na zagranicy zza oceanu? Nie, i to chyba najlepszy dowód na to, że nie dostałem ani jednej informacji, że coś skopiowałem, że ten program już gdzieś w podobnej formie funkcjonował. Nie widziałem, więc dzięki Bogu nie skopiowałem i to się chyba ceni. To może w takim razie tam właśnie w Ameryce teraz kopiłem od ciebie, nie wiesz tego? A, tego nie wiem, ale to byłoby dopiero. Wiem, że w Polsce pojawiają się podobne programy, ale to naprawdę fajne, że starają się skopiować, może nie, źle powiedziane jest skopiować, starają się coś zrobić, nawet jeżeli skopiować, niech starają się, bo ktoś ich może zauważyć, to naprawdę może zmienić ich życie, więc jak najbardziej tak, niech działają. Takie mam pytanko właśnie, jak te gwiazdy zapraszasz do swojego programu, to mi się też przyda do mojej pracy i mi się wydaje, że też ludziom, fanom różnych celebrytów, jeżeli by chcieli no właśnie się spotkać, jak to robisz, co robisz, co mówisz, masz jakiś standardowy tekst? To jest bardzo proste, ja naprawdę wysyłam maila do ich managementu, zaczepiam ich na Facebooku, tudzież na ulicy. Teraz jest dużo łatwiej, bo jednak program jakąś tam renomę zyskał. Jest go trochę więcej w mediach, w związku z tym dużo łatwiej mi jest teraz zapraszać gwiazdy. Nie muszę tłumaczyć, co to za program, ale przecież ja nie mam magicznego notesika z numerami do gwiazd. Ja zdobywam te namiary, albo po prostu są dostępne w internecie i jest to zazwyczaj namiar do managementu i tam piszę maila, tudzież dzwonię, albo zaczepiam właśnie na różnego rodzaju eventach i wtedy dostaję taki numer. A wiesz, mam też taką listę, sporą listę nazwisk osób, które same się zgłaszają i proszą mnie, żeby ich przyjąć. I to jest miłe, bo to mi po prostu ułatwia pracę. Albo może po prostu ci polscy celebryci, polskie gwiazdy aż tak bardzo nie zadzierają nosa. Każdy trochę zadziera nosa. Zdarzyło mi się spotkać z takimi gwiazdami, które nosa zadzierają, ale uważam, że każdy ma prawo do gorszego humoru w jakimś tam dniu, bo może być boleć głowa, a po prostu może się najzwyczajniej w świecie źle czuć, czy wstać lewą nogą. A jakie było pytanie? No, po prostu chodziło mi o to, że może polskie gwiazdy tak nie zadzierają nosa, a nie znają swojej wartości, dlatego się zgadzają. Oj, nie znają swoją wartość. Gwarantuję ci, że się znają swoją wartość. Miałem takie przypadki osób, które nie chciały do mnie przyjść, a teraz chcą. Więc to też kwestia tego, że poczuły się bezpiecznie, zobaczyły format, widzą, że ja nie krzywdzę ludzi, ja daję ten materiał do autoryzacji, ja nie staram się wyciągnąć takich rzeczy, które miałyby te osoby upokorzyć. Nawet jeżeli mi się uda taką rzecz wyciągnąć, to tak jak mówię, materiał idzie do autoryzacji, taka osoba ma pełne prawo do wycięcia danego materiału, więc u mnie czują się bezpiecznie. Zresztą właśnie te twoje wywiady, co zauważyłem, to są takie optymistyczne, to nie jest takie agresywne dziennikarstwo, jak stosują na przykład dziennikarze TVN-u. Wiesz co, ja żyję dzięki gwiazdom. Ktoś powiedział, że one trochę czasem dzięki mnie też, bo mogą coś zakomunikować. Na przykład premiera płyty przychodzą do mnie, mówią o tym. Jeżeli ja będę je atakował, to mi nie będą przychodzić. Po prostu. Poza tym jak kto mi dał prawo do atakowania tych osób? Nikt mi nie dał prawa. Jeżeli jest to ktoś, kto ewidentnie mi nie podpasował, no w trakcie wywiadu coś się tam wydarzyło, no to wygłaszam swoją koncepcję, swoją tezę, swoje zdanie, ale ja nie mam prawa też ich krytykować. Co chciałbyś jeszcze zmienić w tym programie, jak go rozwinąć, czy to tak stanie w miejscu? No bo podejrzewam, że też nie chcesz za dużo zmieniać, żeby no, nie być atakowanym przez internautów, że się sprzedałeś, że już komercja i tak dalej. Ja się kompletnie tym nie przejmuję, no jeżeli ktoś będzie, śmieje się, że jeżeli nawet chce emitować jakąś reklamę, no to nie można mi zarzucać, że to ja się sprzedałem, bo ja muszę z czegoś żyć, to jest bardzo proste, ludzie nie płacą za te wywiady, mają pełne prawo oglądać je za darmo. Ja bym chciał mieć pełne prawo do tego, żeby móc na nich też zarobić, po prostu, żeby funkcjonować, żeby opłacić za tę kawalerkę i operatora, który do mnie przychodzi. Koncepcja się w bardzo niewielkim procencie zmienia, w niewielkim stopniu. Mianowicie dojdzie tam taka możliwość umieszczenia swojej treści, tak zwane twoje 3 sekundy. Każdy będzie mógł umieścić za darmo to, co zechce. Będzie wysyłał planszę i będzie mógł po prostu umieścić sobie wyznanie do swojej kobiety, że ją kocha, albo że poszukuje pracy, albo umieścić własny wiersz. W każdym odcinku będzie takie miejsce. A poza tym zmienia się trochę czołówka, zmienia się muzyka, która będzie w czołówce. I póki co, jeżeli się nie mylę, to nic więcej. Czyli takie zmiany kosmetyczne, ale nie planujesz się wyprowadzić z tej kawalerki? Czyli na przykład ta kawalerka, która jest twoja z programu, będzie twoim jakby studiem nagraniowym, a będziesz sobie mieszkać gdzieś w willi na Wilanowie. Wiesz co, nie, na razie się nie przeprowadzam, mieszkam tam, gdzie mieszkam, a jeżeli się przeprowadzę, to na pewno zakomunikuję. Ja nie będę udawał, że mieszkam w kawalerce, nie mieszkając w niej, bo to będzie bez sensu. Teraz mieszkam, nie byłoby mnie stać na chwilę obecną na otrzymanie dwóch mieszkań, w związku z tym jest naprawdę dużo wygodniej mieszkać w kawalerce i nagrywać tam wywiady. Gwiazdy do mnie przychodzą, jest takie wygodne. Nie muszę nigdzie dojeżdżać. O kim marzysz, żeby zaprosić do programu? Tak najbardziej. Chciałbym zaprosić siebie za 10 lat i zobaczyć, czy mi odpowiedziło, czy nie.
Dziękuję serdecznie. Również dziękuję bardzo za rozmowę. Słowotok na Planecie FM. Łukasz Jakubiak, choć jak sam przyznaje, nie jest w stanie trzasnąć obrotowymi drzwiami, to jest doskonałym dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, a szczególnie w internecie. Tam liczy się przede wszystkim niebanalny pomysł. Jak to się sprawdza w praktyce, możecie się przekonać na przykładzie jego internetowego talk show 20 metrów kwadratowych Łukasza na YouTubie. Słowotok na Planecie FM.